to, co oddychamy. Błagam tylko, nie odpowiadajcie, żeby żyć. Ja się pytam, dlaczego nasze życie jest niemożliwe bez tlenu. Wdech, wydech, wdech, wydech i tak w kółko od początku istnienia do jego końca. Swoją drogą pamiętacie, jak określa się wdech i wydech właśnie? Podpowiem, zaczyna się na wentylacja i kończy na płuc. Film o budowie układu oddechowego znajdziecie o tutaj. Ale wróćmy do naszego pytania. Po co oddychamy? Czyli dlaczego wentylujemy płuca, potem wymieniamy gazy, transportujemy tlen, znowu wymieniamy gazy i po cóż przeprowadzamy oddychanie komórkowe? Na to pytanie i na kilka innych znajdziecie odpowiedź w niniejszym filmie. Zacznijmy od mechanizmu wentylacji płuc. Następujący po sobie wdech i wydech to procesy odbywające się dzięki działalności mięśni oddechowych, na które składają się mięśnie międzyżebrowe i przepona. Te pierwsze, jak już się zapewne domyśliliście, leżą między żebrami i mają za zadanie unieść klatkę piersiową, a więc kurcząc się, unoszą i rozsuwają żebra. Przepona zaś to duży mięsień dzielący jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej. Przepona kurcząc się opada, tym samym powiększa objętość klatki piersiowej od dołu. Zatem skurcz mięśni oddechowych zwiększa objętość klatki piersiowej. Zapytasz, i co z tego? Ano, wzrost objętości to spadek ciśnienia w klatce piersiowej. Spadek ciśnienia wywołuje siłę ssącą, która zasysa powietrze przez system szczelnych przewodów, zwanych drogami oddechowymi, prosto do płuc. Rozkurcz mięśni oddechowych, a co za tym idzie zmniejszenie objętości klatki piersiowej, wywołuje wypchnięcie zalegającego w płucach powietrza i oto mamy wydech. Musimy pamiętać, że nie wydychamy całego znajdującego się w płucach powietrza. To, co zostaje, nazywa się objętością zalegającą i wynosi niewiele ponad 1 litr. I jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwala na wymianę gazową nawet wtedy, gdy robimy wydech. Po drugie, zapobiega zapadaniu się pęcherzyków płucnych i w konsekwencji ich zlepianiu się. Pęcherzyki płucne to małe, wilgotne baloniki. Gdybyśmy pozwolili na zetknięcie się ich wewnętrznych ścian, byłyby całkowicie niezdolne do wykonywania swoich zadań, a wierzcie mi, nie chcemy, by do tego doszło. Swoją drogą, skład powietrza, które zasysamy, zwiększając objętość klatki piersiowej w wyniku działalności mięśni oddechowych, daje nam kilka ciekawych informacji, jeśli porównać tenże skład ze składem powietrza, które wydychamy z siebie podczas wydechu. Oto kilka różnic. Wdychane powietrze ma 21% tlenu, 0,03% dwutlenku węgla i 0,04% pary wodnej. Wydychane zaś zawiera 16% tlenu, 4,5% dwutlenku węgla i 0,57% pary wodnej. Zwróćcie uwagę, jak dużo wydychamy tlenu. Różnica między wdechem i wydechem to ledwie 5 punktów procentowych. Ale jaka różnica jest, jeśli przyjrzeć się wodzie? Wyrzucamy z siebie 14 razy więcej, niż zassaliśmy z powietrzem. Ale prawdziwe cuda dzieją się w przypadku dwutlenku węgla. W wydychanym powietrzu jest aż 150 razy więcej tego gazu niż we wdychanym. Skąd różnice w tlenie, to wiadomo. Zużyliśmy część tego życiodajnego gazu i w wydechu usuwamy ten, którego zużyć nam się nie udało. Ale skąd tak kolosalne różnice w dwutlenku węgla i wodzie? Musiało się zdarzyć coś, jakiś proces, jakaś reakcja, w wyniku której nasz organizm wyprodukował te substancje i właśnie się ich pozbywa. Jakiż to proces?
cierpliwości jeszcze do tego wrócimy. O wymianie gazowej już sobie wspominaliśmy coś niecoś przy okazji anatomii układu oddechowego. Tym razem spróbujmy zrobić to ciut dokładniej. Wymiana to nic innego jak handel. Jedna strona daje coś drugiej, druga daje coś w zamian, rewanżując się w ten sposób. Handlujące strony to pęcherzyk płucny i krew, a przedmiotem wymiany są gazy. Pęcherzyk płucny ma mnóstwo tlenu, czego nie można powiedzieć o krwi, która płynąc od strony tętnic płucnych jest tego tlenu pozbawiona. Przypomnijcie sobie film o układzie krążenia. Za to wspomniana krew jest bardzo bogata w dwutlenek węgla i tak oto dochodzi do ich spotkania. Zapewne pamiętacie, że zarówno ściana pęcherzyka płucnego, jak i naczynia włosowatego jest cienka, nabłonek jednowarstwowy płaski i drobne cząsteczki gazów mogą śmiało przez nie przenikać i w wyniku dyfuzji, czyli swobodnego mieszania się substancji, przechodzą z miejsca o większym stężeniu do miejsca o mniejszym stężeniu. No i tlen leci do krwi, a dwutlenek węgla do pęcherzyka płucnego. Na tej samej zasadzie zajdzie jeszcze druga wymiana gazowa. Tym razem to krew będzie handlować tlenem nabytym wcześniej w pęcherzykach płucnych. Drugą stroną tej wymiany będą wszystkie komórki ciała, a jako że mają na zbyciu dużo dwutlenku węgla, chętnie go wymienią. A skąd te komórki mają dwutlenek węgla? I właśnie w tym miejscu zaczynamy docierać do pytania postawionego na początku filmu, ale po kolei. Komórka, jak wszystko co żywe, potrzebuje pokarmu. Jego część zostanie wykorzystana jako materiał budulcowy, ale część będzie potrzebna jako paliwo, jako źródło energii niezbędnej do życia, a tę rolę najczęściej pełni glukoza. No a co się robi z paliwem? No paliwo się spala. A jaki gaz jest niezbędny do spalania? Tlen! Oto przed Wami oddychanie komórkowe, a więc proces uwalniania energii z glukozy przy udziale tlenu. Rzecz dzieje się w organellum komórkowym, zwanym mitochondrium, który dla komórki jest niczym elektrownia produkująca energię ze spalania glukozy. Ale jak spalanie, to i spaliny. W naszym przypadku będzie to dwutlenek węgla i woda. Pamiętacie różnicę między powietrzem wdychanym i wydychanym? Spróbujmy sobie to jeszcze raz jakoś ułożyć. Wdech. Świeże powietrze, w szczególności tlen, trafia do pęcherzyków płucnych. Stamtąd w wyniku wymiany gazowej tlen dyfunduje do krwi. Krew przenosi tlen do komórek i tu następuje druga wymiana gazowa. Komórki zabierają tlen, transportują go do mitochondrium, a tam spalają glukozę we właśnie dostarczonym tlenie, generując energię. W procesie utleniania glukozy powstaje dwutlenek węgla i woda, które trafiają do krwi, która transportuje te gazy do płuc. Wydech. Pamiętajcie, ten wydech zawiera 14 razy więcej wody i 150 razy więcej dwutlenku węgla niż wdech. A oto uproszczony zapis reakcji oddychania wewnątrzkomórkowego. Zatem glukoza plus tlen to są substraty. Otrzymujemy dwutlenek węgla, wodę i naszą upragnioną energię. Zanim skończymy, jeszcze jeden drobiazg. Otóż
część tej energii wytworzonej w naszej elektrowni, czyli mitochondrium, rozprasza się jako ciepło. Bardzo przydatne, gdybyśmy na przykład chcieli utrzymywać stałą temperaturę ciała. Ale przecież energii potrzebujemy także do wielu innych czynności. Poza tym nie zawsze potrzeba energii dokładnie tu i dokładnie teraz. Przydałoby się ją jakoś zmagazynować, by móc przenieść ją i wykorzystać gdzieś indziej. Tu wkracza substancja będąca niczym bateria. Nazywa się ATP, czyli adenozynotrifosforan, i jest ładowana właśnie w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego i może być wykorzystana w innym miejscu komórki. No to dobrnęliśmy do końca. Dziękuję Wam za kolejną wspólnie spędzoną lekcję. Do następnego razu.